Moi drodzy, przed chwilą miałam przyjemność obejrzeć wasz taniec, no i muszę przyznać, że chyba już po kontuzji nie ma śladu, przynajmniej tak wnioskuję jako laik, bo nie ukrywam, że aż tak dobrze nie znam się na krokach i aż tak dobrze nie znam się na tańcu. No słuchaj, no chyba no, dobrze wnioskujesz, no jest dobrze, tańczymy, także do przodu. Tylko Adam wie, jak tak naprawdę no. To jest, nie powie nam prawdy, więc... Ale co, Sandra, jest taka ulga, że w tym odcinku, no na 100%, póki co przynajmniej, zatańczysz ze swoim partnerem? Tak, dzisiaj jest czwartek, w tamten czwartek już była kontuzja, więc tak. Troszeczkę już za nami tego stresu. I mam nadzieję, że po przerwie, która niedługo będzie, świątecznej, Adam wróci w 110% i już nie będzie w ogóle śladu po kontuzji. Ale co, można powiedzieć, Adam, że szybko się zregenerowałeś? Czy to właśnie jest zasługa lekarzy, czy po prostu kontuzja nie była aż tak poważna? Tak, medycyna robi swoje. Znalazłem lekarza, lekarz reprezentacji Polski w piłce nożnej, Legii, także zaczął mnie dobrze leczyć. Nie będę zdradzał, co tam mi dał, ale dobrze jest. Sterydy bym nie mógł wziąć, bo jakby mnie wyłączono, to już bym nie miał żadnego uczucia. Natomiast jest szybka rehabilitacja. Z sekundy na sekundę. No, także podszedł do tego, że mam w piątek mecz i musimy wyleczyć. Także panie Stanisławie, pozdrawiamy. Dziękujemy. Dziękujemy i trzymamy kciuki za jutrzejszy występ. No i właśnie, moi drodzy, bo gdy wy tak naprawdę rozpoczynaliście swoją przygodę z tańcem z gwiazdami, to w gronie faworytów stawiana była Reniusis i Basia Kurdej-Szatan. Teraz coraz częściej słyszy się, że w tym finale zobaczymy, owszem, Basię, ale was także. Jak wy się z tym czujecie? Ja myślę, że ten program właśnie na tym polega, żeby zaskakiwać i tutaj nikt nie powinien z góry zarzucać, kto wygra, bo to jest, jak Polsat mówi, włącz emocje i my też tutaj zaskakujemy, i też uważam, że ten program polega na tym, żeby z odcinka na odcinek być coraz lepszym, a nie, że przychodzimy po prostu super do programu, jesteśmy niesamowici, niezastąpieni, tylko żeby ludzie też widzieli, że ja uczę się z tygodnia na tydzień, jest coraz lepiej, no i mam nadzieję, że tak będzie, że dojdziemy do finału. No byłoby bardzo miło.